Cześć, właśnie otrzymałem nowego Hammonda, nowego, starego Hammonda tak naprawdę. Kto wie, niech napisze w komentarzu, co to za model. Wygląda jak medblościanka z czasów PRL-u. Zobaczymy. Jeszcze jedna rzecz. Do niego są presety. Patrzcie na to. Poprosimy kamerę bliżej. Gospel Hymns. Wyłamujecie to. Wsadzacie tutaj. I macie określony preset. To się nigdy nie zgubi, nie skasuje. To tyle. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Hammond ten jest bardzo mocno zmodyfikowany. Tak naprawdę nie wiemy jeszcze co do czego. Dlatego, że na dole mamy nawet, przypuszczamy, że może być to MIDI, ale mogą być to zwykłe wyjścia po prostu DIN-owe. Chociaż z drugiej strony na kabelku jest jeszcze taki DIN. Więc nie wiadomo co do czego, ale będziemy wszystko sztukować. Bliskąd się przewraca. Tak więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Może zmienimy troszeczkę wygląd na ciekawszy, aby nie wyglądał jak szafka z PRL-u, ale jak widzicie, ławeczka jest, kontrolery nożne, tak zwane pedały są. Dziękuję bardzo koledze Bogdanowi, który sprezentował ten instrument. Słyszycie, jak tam wszystko się wewnątrz kotłuje. Instrument, który jest chyba w lepszym stanie fizycznym niż ja po tylu latach. No i na sam koniec żegnam się z wami takim oto dźwiękiem. Lepsze niż pitchbender.